pojawia się takie bardzo ważne pytanie i ono, zauważyłam, jest, dotyczy większości już w tym momencie par, które starają się o dziecko czy o dzieci. Skąd jest tyle zmęczenia, tyle frustracji podczas tego starania się? Dlaczego coś, co teoretycznie powinno być przyjemne, przynosić radość, bo jest spełnianiem, czy jest drogą do spełnienia pragnień i marzeń, dlaczego staje się dla nas takie męczące, frustrujące? Skąd pojawiają się trudne, ciężkie emocje, a u niektórych nawet coś, co nazwałabym wypaleniem na tej drodze do starania się o dziecko? I myślę sobie, że to jest jeden z takich kluczowych tematów, dlatego też chciałabym o tym krótko powiedzieć, bo zauważyłam, że w tym momencie, jak patrzę tak przekrojowo na nas, na nasze pary starające się o dzieci, to bez względu w zasadzie już w tym momencie na to, jak długo się staramy o te dzieci, bardzo szybko pojawia się zmęczenie i frustracja. Bardzo szybko pojawia się zniechęcenie. Nawet takie u niektórych stany depresyjne, poddanie się, czy poczucie takie, że mi nie idzie, że to nie ma sensu. I jedna rzecz, którą ja zauważyłam, myślę sobie, że jest wspólna dla wszystkich i kluczowa i warto na to zwrócić uwagę, kiedy staracie się o dziecko, kiedy myślicie o tym, żeby powiększyć rodzinę, to jest traktowanie tego tematu jak projektu, czyli dziecko jako projekt. Kolejny projekt na całej liście naszych projektów, które mamy, tych zawodowych i tych prywatnych. I ja bym powiedziała, że tutaj jest główny problem, że my jakby kalkujemy, robimy kalkę z tego podejścia projektowego do wielu rzeczy w tym temacie starania się o dziecko. To podejście projektowe, które sprawdza się w wielu innych kwestiach, w kwestii starania się o dziecko okazuje się zupełnie nietrafione. Takie jest moje doświadczenie w pracy z wieloma parami w tym momencie. Większość par dochodzi gdzieś do takiego, powiedziałabym, do takiej ściany, gdzie już ma dosyć, bo cel, który sobie założyło, czyli poczęcie dziecka, a potem urodzenie dziecka, okazuje się, że się nie spełnia. To, co zauważyłam, traktujemy kolejny miesiąc jako taki deadline. Jeżeli pozbiera się tych, że tak powiem, niezrealizowanych deadline'ów parę, to dochodzi do sfrustrowania po obu stronach, po stronie kobiety, po stronie partnera i dochodzi do wielu negatywnych emocji, które ostatecznie kończą się w ten sposób, że szukamy pomocy psychologa czy kogoś, kto jest specjalistą w temacie. I co ja myślę sobie, patrząc na te sytuacje, to jest to, że tych sytuacji można by w ogromnej mierze uniknąć, jeżeli zdejmiemy te niewłaściwe założenia, jeżeli pozbędziemy się niewłaściwego podejścia w temacie starania się o dziecko. Czyli zrezygnujemy z podejścia projektowego, z traktowania poczynania dziecka czy starania się o dziecko jako projekt podobny do innych projektów zawodowych, do innych projektów prywatnych, gdzie mamy pełną kontrolę. Jest bardzo wiele obszarów, w których nasze staranie się, czyli to, co nas w większości rodzice od małego uczyli, im bardziej popracujesz, im bardziej się skupisz, im więcej uwagi czemuś i energii poświęcisz, tym większe będą rezultaty. Jest wiele takich obszarów, w których rzeczywiście to podejście przynosi takie, powiedziałabym, owoce wprost. Czyli staram się, pracuję, odpowiednio sobie strategię rozłożę i włożę w to odpowiednią ilość pracy i jest efekt. Natomiast, jak wszyscy dobrze wiemy, szczególnie ci wszyscy, którzy starają się już jakiś czas o dziecko, w tym obszarze nie ma takiego przełożenia wprost. Dlatego należy to staranie się, powiedziałabym, zupgrade'ować, jakby wnieść na wyższy poziom rozumienia, w jaki sposób właściwie byłoby starać się w tym obszarze. Kiedy się starać, a kiedy nie starać. Albo jest takie dobre powiedzenie, które ja bardzo lubię, kiedy działać, a kiedy nie działać. W jakim zakresie działać, a w jakim sobie odpuścić. I dochodzimy tak krok po kroczku do czegoś, co jest tutaj taką złotą zasadą i pracuję nad tym z parami, żeby gdzieś tą zasadę wyrobić, odnaleźć w tym procesie starania się o dziecko, jak taka zasada zdrowego odpuszczania. Na czym polega to zdrowe odpuszczanie?
I specjalnie to podkreślam, wagę tego zdrowego odpuszczenia, bo ono w naszej kulturze, nazwijmy sobie zachodniej, zachodnioeuropejskiej, jakkolwiek, czy europejskiej w ogóle, ono jest mało popularne, my jesteśmy mało tego nauczeni. Nacisk w naszym wychowaniu był raczej na to właśnie, żeby się starać, na rozwijanie tak zwanej ambicji, woli działania, motywacji, determinacji. A tutaj w tym obszarze okazuje się, że jakby nadmiar tych kompetencji wypracowanych przez lata, takich, które sprawdzały się, tak jak powiedziałam, w innych obszarach przez lata, tutaj totalnie często się nie sprawdza, a nawet działa na niekorzyść tego całego procesu. Więc czym by było to zdrowe odpuszczanie? I dla mnie tutaj zawsze przychodzi mi do głowy taka metafora wagi, gdzie mamy dwa talerze, dwie części i na jedną stronę kładziemy sobie zawsze to, co jest w zakresie mojego wpływu. I tu działam, tu nie odpuszczam, tu realizuję. To są bardzo często te działania medyczne, które lekarz nam proponuje, wskazuje to, co można w tym momencie zrobić. Leczenie, które można podjąć, profilaktykę, którą można zastosować, dietę, wszelkie zalecenia, które możemy wdrożyć, są na tu i teraz do zrealizowania. I to jest po jednej stronie wagi. Natomiast ona nie może być nierówna, bo po drugiej stronie, na tej samej ważności, musi być to, co nie zależy od nas, nie jest w zakresie naszego wpływu na tu i teraz. Bo być może za rok będzie, to się wszystko może zmieniać, co jest w zakresie naszego wpływu, natomiast w tym momencie nie mam na to wpływu. I tutaj mamy takie równanie, nam się robi na to zdrowe odpuszczanie. Czyli w momencie, kiedy my po tej części już mamy zrealizowane to, co jest w zakresie wpływu. Robiliśmy i zrobiliśmy, robimy wszystko, co jest możliwe, co od nas zależy w tym momencie. Umiemy dostrzec drugą stronę, jakby uszanować, zaakceptować i tutaj odpuścić. I to jest to działanie i niedziałanie. I dopiero w połączeniu, to czego my się musimy bardzo, tak jak powiedziałam, w naszej kulturze uczyć, dopiero w połączeniu te wszystkie projekty, takie większe bym powiedziała, które nie są w pełni zależne od nas, tylko od wielu innych czynników, czyli nie są w pełni zależne od naszej woli, naszego pragnienia, to wtedy te projekty mogą zacząć się udawać, to jest jedno, ale przede wszystkim nie przysparzać nam smutku, frustracji, zmęczenia na drodze do ich realizacji. Jakakolwiek ta droga długa by nie była. Przede wszystkim należałoby zrobić dla tego pięknego projektu, dla tego pięknego celu dziecka czy zaproszenia człowieka do swojego życia, do życia pary, do życia rodziny, zrobić dla tego długą perspektywę albo dłuższą perspektywę, szeroką perspektywę w czasie. To, co my najczęściej robimy, to jest takie podejście dziecięce, czyli chce i ma się wydarzyć. Chce, zaczynamy współżyć i teraz pierwsza miesiączka, kolejna miesiączka, nie wydarza się i od razu jest frustracja. Jak sobie Państwo to poobserwujecie, to zobaczycie, że to jest bardzo dziecięce podejście i to jest bardzo dziecięce zachowanie, kiedy nie dostałam zaraz, kiedy chciałam, i zaczynam płakać, zaczynam się frustrować, tupać nogami, bo to się może objawiać i smutkiem, i złością. I no i bardzo szybko, tak jak już wcześniej mówiłam, w ten sposób pojawia się zmęczenie i frustracja, a nawet załamanie. Takie dojrzałe podejście do starania się o dziecko i jednocześnie zdrowe podejście psychicznie, emocjonalnie, zdrowe dla życia kobiety, mężczyzny oraz pary, to jest podejście, gdzie rezygnujemy z chcenia na już, rezygnujemy z tego dziecięcego, że chcę i mam, albo z tego hiperoptymistycznego, którym też gdzieś jesteśmy tak kulturowo nakarmieni, chcę to mogę. I to jest też coś, co ja nazywam takim
rozwijaniem wiary w sobie. Ona się zdecydowanie różni od nadziei czy pozytywnego czysto myślenia. To jest, i ta wiara jest takim bardziej, powiedziałam, taką jakością właśnie dojrzałą, gdzie na coś się decydujemy, otwieramy do tego drzwi w swoim życiu, ale potem dajemy wolność tej istocie, człowiekowi, który ma przyjść, czy losowi, nazwijmy to jak wolicie, żeby to się zadziało w jakimś momencie, którego my nie znamy, kiedy to będzie. Czyli tu potrzeba zachować znowu harmonię pomiędzy tym, że chcę, pragnę, więc rozpoczynam, otwieram taką intencję, że tak powiem, pragnienie w naszej relacji, w mojej relacji z partnerem, z mężem, ale nie ode mnie zależy absolutnie i odpuszczam to, kiedy to się wydarzy. Generalnie odpowiedź jest taka, że lepiej jest myśleć pozytywnie niż negatywnie. To chyba wszyscy o tym wiemy. Natomiast to jest takie banalne stwierdzenie, za którym często tak naprawdę jakby nie zastanawiamy się, co się kryje za tym pozytywnym myśleniem, które przynosi nam dobre rezultaty. I gdzieś próbujemy udawać to pozytywne myślenie. To jest to, co ja często obserwuję. Czyli kiedy pojawia się frustracja, smutek, zmęczenie, próby przegadywania siebie i takiego podtrzymywania siły psychicznej poprzez de facto zakłamywanie tego, jak jest naprawdę. I bardzo często spotykam się z parami czy z kobietami, które mówią, że już po 3-4 miesiącach od zasiania intencji, że chcą mieć dziecko, już w tym momencie podupadają na pozytywnym nastawieniu, już mówią, że mają negatywne myśli. No i dlatego wracając do tego pytania, czy warto myśleć pozytywnie, no w takim sensie to nie ma większego znaczenia. Bo jeżeli to są tego rodzaju myśli pozytywne, które nie mają za wielkiej siły i podupadają po paru miesiącach, no to jak sami Państwo dobrze widzicie, to nie ma większego znaczenia. Natomiast to jest tak, jakby porównywać nadzieję do wiary. I to pierwsze to jest nadziejowanie i też jest takie dziecięce, czyli chcę czegoś, więc pozytywnie myślę, że tym razem się uda, a jak się nie uda, to spadam z wysokiego konia i bardzo boli. To jest dziecięce i to jest związane bardziej, tak jak mówię, z nadzieją niż z wiarą. To jest kruche, czyli nie jest stabilne długoterminowo. A to, czego tu potrzeba, kontynuując to, co powiedziałam, odpowiadając na poprzednie pytanie, to potrzeba budowania w sobie wiary, czyli takiej, powiedziałabym, spokojnej postawy ze zgodą na to, co jest, na to, jak jest dzisiaj, i utrzymywaniem cały czas, jak podgrzewaniem takiego ognia w sobie, intencji, że to się wydarzy, tylko nie wiemy kiedy. Czyli pragnienie się absolutnie zrealizuje, tylko totalnie nie wiem kiedy. Chciałabym, drodzy Państwo, żebyście też zwrócili uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z tym, z procesem zapraszania dziecka do swojego życia, tak żeby ono było rzeczywiście, żeby było ono piękną, przyjemną drogą, również dla pary, dla nas obojga w tej sferze seksualnej. Tutaj zauważam dużo problemów, zagrożeń. Szybko wpadamy w tą pułapkę, żeby traktować swoje życie seksualne, swoje współżycie w parze jako drogę do realizacji pragnienia. I wszyscy dobrze wiemy, znowu niestety, że wtedy seks i nasz kontakt intymny przestaje być przyjemny bardzo często, a staje się mechaniczny, przestaje zbliżać ludzi, zaczyna oddalać. Co więcej, bardzo często jedna osoba w parze czuje się nadużywana, używana albo wykorzystywana do tego, żeby mogło być dziecko. I myślę, że wszyscy doskonale wiemy, na czym to polega, jak to wygląda. Podkreślam to, żeby zwrócić na to uwagę i znowu tutaj wprowadzić więcej harmonii, więcej luzu, przestać się w tym obszarze starać jak takie pilne dzieci w szkole, gdzie musimy być równo z dzwonkiem, a znowu włączyć partnera, jego potrzeby, jego chęć, gotowość do tego obszaru, niech będzie
lewego talerza na wadze, niezależne od nas. Nie ciśnijmy tutaj, potraktujmy, że pewne rzeczy są niezależne od mojej woli, od mojej chęci, od mojego wymyślunku i nawet jak ja sobie wymyśliłam, albo nawet kalendarz by wskazywał, że to jest świetny czas, jeżeli jakikolwiek element w tym układzie, czyli ja, mój partner, jego nastrój, mój nastrój, mówi, że nie, potraktujmy to jako element, który nie pasuje i nie ciśnijmy. Okay? Odpuśćmy znowu te rzeczy, wprowadzając to, co mówiłam wcześniej, więcej spokoju i tą wizję, że wszystko się wydarzy w swoim czasie, to czego pragniemy, ale jak elementy się złączą, jak wszystkie one będą się zgadzać, a nie któryś będzie na siłę wciśnięty.